Początek spotkania należał do gości, którzy szybko objęli kilkubramkowe prowadzenie. Zebrani konsekwentnie punkt po punkcie nadrabiali straty i do przerwy udało im się zremisować. Początek drugiej części spotkania należał do gospodarzy, którzy odskoczyli na dwie bramki. Wisła remisowała, a Górnik znowu wychodził na prowadzenie. Sytuacja zmieniła się w 42 minucie, kiedy po kolejnym zrównaniu wyniku goście odskoczyli aż na 4 bramki. Zebrani nie poddali się jednak i aż do końca gonili wynik, tracąc do rywali na minutę przed końcem spotkania tylko jedną bramkę. Niestety doskonała dyspozycja bramkarza Wisły i dwie dobre akcje gości sprawiły, że mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 26-29. Oczywiście mieli sobie problemy z złapaniem rytmu gry, to są takie kolokwiały, ale wiadomo, że tego nam trochę brakowało. Natomiast głównie powinniśmy skończyć wiele sytuacji sam na sam z bramkarzem, który naprawdę, jeszcze raz gratulacje za postawę w bramce, w paru momentach nas otrzymał. Z drugiej strony, przy tak emocjonującej końcówce, z naszej strony też była bardzo dobra. Bardzo dobre występy zanotowali Rodrigo Corrales i Adam Oraski, który wyłapał przecież dwa bardzo ważne karne. W pierwszych 12 minutach zrobiliśmy 7 błędów technicznych, czym nas pokarali zawodnicy Wisły, a w 18 minutach pierwszej połowy od 13 do 30 zrobiliśmy 1 błąd. I w całej drugiej połowie zrobiliśmy 6. No tutaj z pewnym szacunkiem dla Wisły, ale 15 sytuacji stuprocentowych żeśmy nie wykorzystali. Tak, to był niezły prezent dla Wisły. Był bardzo ciężki mecz. Możemy gdybać, że powróciliśmy z kadry. Dopiero od poniedziałku razem pracowaliśmy. Niektórzy przyjechali dopiero wczoraj wieczorem tutaj do Katowic i do Zabrze, żeby tu z nami móc zagrać, ale musimy grać od początku razem i w takich meczach jak dzisiaj pokazaliśmy nasz charakter i że potrafimy wygrywać i szczególnie w takich meczach. Chyba za bardzo uwierzyliśmy w to, że możemy wygrać ten mecz, a mogliśmy wygrać ten mecz, tylko że chcieliśmy go wygrać w 5 minut, a nie w 30. I chyba to jest największy mankament tego całego spotkania, że dzisiaj Płock stąd wywozi komplet punktów, a no teraz powiem nieskromnie, no dzisiaj byli do ugryzienia i faktycznie przy naszej lepszej jakiejś dyspozycji rzutowej mogliśmy się pokusić o niespodziankę, jednak wyszło jak wyszło, punkty jadą do Płocka. A czy punkty zostaną w meczu z Kwidzynem? Bardzo byśmy tego chcieli i do tego będziemy dążyć. Na pewno są też elementy, z których należy się cieszyć. Fajnie się, jak na pierwszy mecz prowadził Aleks Tatarnicew, gdzie w dzisiejszym meczu nam ogromnie pomógł. I wydaje mi się, że mimo 29 bramek straconych, ta obrona nawet nieźle stała i dobrze funkcjonowała. Trzeba też wyciągnąć jakieś konsekwencje z gry w ataku, za dużo błędów, ale pozytywy też musimy wyciągać i na nie patrzeć.